2014 roku. Wyhodowany przez panią Joannę Kółkowską, a właścicielem jest pan Kamil Ogórek, województwo opolskie. Rasim to syn Ogiera Basior i Flaczy Batafia Poprymus. Podaję wymiary. 163, 201, 24. A przygotuję się, Karina. I proszę o postawienie Ogiera przed komisję. No ale wiesz, mam taki starym typie, to nie można mu dać ten, że nie jest, nie? Nie można mu zamarzyć cofniętego nadgarstka przed nim, widzisz? Coś miękki? No. I tu jest wszystko okej, nie? To nie? I ci mówisz, że to tam, to już nie zwanę, to wiesz, to nie było plus koncencja? Nie. Bo ona już była w połowie, nie? Mm. A ona jest... No mocna kobieta, duża. Ile ma miarę? 3 lata. Ile miarę? 167, 200, 198 obwód, 24 na stanie grupie. Mocno. Pójdź i pokażę z wioski filmik, jak uczyłem ją z brzęgu. Czy jak jeździłem. Jak a ty tylko Tomka, Tomek do ciebie wstawił? Nie, nie, nie. On gdzieś do kogoś pod Wrocław wstawił. Uczyłem z młodą basiorką. Miałem taką basiorkę. Łysa tą basiorkę, tu już jej nie ma. Kara to nie. Właśnie ją zostawiłem. Tak jak chłopski uprzęży, bo to uczyłem. Tylko no pewnie. Też nie dam. Mocno, mocno. Jak stępuje? Byłem wójcik kiedy? Miesiąc temu byli w domu, byli to tak 80 lat. To dobrze być. A co on jeszcze w terenie pracuje, tak? Co? No nie, że tak sporadycznie. Jeszcze byłoby to jeść. Chodzi więcej po mnie, ale wiesz, nie mam za bardzo czasu, tylko... A nie chodzi, czy ten wójcik jeszcze pracuje w terenie? Pracuje, no. Jedyne, co by mnie już opowiadało, to to, że jest mocny i że jest typie. To jest twoje, nie? I ruch.
śmieszne. Nie umie tam jest odwrót w środku, to nie ma źle. Starałbym się kiedy poradzić. I dziękujemy za prezentację. Był to Ogniem Rasz z numerem katalogu.